Hej, no wszystkim bardzo serdecznie, ja jestem Brefus, a to kolejny odcinek z teorii pytań widzów na temat FNAF, więc już zaczynajmy. Pierwsze pytanie od Alici. Czy Fatem Freddy miał na rękach Bonbona i Boneta? Czy samego Bonbona? Czy to bzdury? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam i mówię ci, że Bonbon był właśnie tym animatronikiem, który miał występować na ręce Fatem Freddy'ego. I nic pod tym względem się nie zmieniło. A Bonet jest to jeden z animatroników, który miał, ale nie został zbudowany, dlatego pojawia się jako halucynacja w Castle Nocy we FNAF Sister Location. I jest to jeden z animatroników, który w ogóle nie istniał, ale miał, ale jednak z niego zrezygnowano. Kolejne pytanie od Gitter Kitty. Dlaczego Fanny Foxy swój Pilot Cove ma tylko w Custom Night? Jak wszyscy doskonale wiemy, z części Fanny Foxy powstała Toy Foxy, czyli później Mangle. Tak jak możemy to zobaczyć na teaserze do FNAF 2, jest za kurtyną Mangle oraz Foxy. I występuje za kurtyną z Foxy przez jakiś czas, aż do rozpoczęcia FNAF 2, kiedy to Mangle zostaje rozliczona przez dzieci. I jest to po prostu nawiązanie do tego, że Fanny Foxy później staje się Mangle. Kolejne pytanie od Filipa Proskura. Brave Fox, czemu Freddy w FNAF 1 ma na rękach jakiś drut wbity? Jest to mała niedopatrzenia Scotta we FNAF 1 i jest to po prostu wystający endoszkielet z kostiumu Freddy'ego. To nie są żadne druty, tylko po prostu endoszkielet. Kolejne pytanie od Sophisty Player. Dziewczynka zabita przed pizzerią to jest Baby? Jeśli nie, to kim ona jest? Nie, jest to córka Henry'ego i ona jest właśnie marionetką. Nie dziecko z FNAF 4. A Baby jest to dziewczynka, która została wciągnięta do kostiumu przez Baby. Kolejne pytanie od Rideka. Co się dzieje z Henrym, gdy spalamy lokalizację z FNAF 6? Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam. Po wydarzeniach z FNAF 6, czyli FNAF Simulator, Henry popełnia samobójstwo, aby dołożyć do swojej córki, która też opuściła swój kostium w tym pożarze. Okej, ja bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w następnych, więc na razie zobaczymy, trzymajcie się. Cześć.